Dziękuję bardzo za piękną organizację tej premiery polskiej. Panie premierze, państwo ministrowie, państwo parlamentarzyści, panie dyrektorze i drogi tutaj przyjacielu, mogę się tak zwrócić, z amerykańska Peter Greenberg, z którym spędziłem kilka dni po podróży po Polsce, można powiedzieć, podróży po polskiej historii, podróży po polskiej wolności, podróży po polskiej solidarności. Tak starałem się Polskę przedstawić, żeby i jej najpiękniejsze fragmenty historii, bo któż ma historię piękniejszą niż ty, przedstawić, ale również jej urodę dzisiejszą. Oczywiście nie zwracajcie państwo uwagi nadmiernie na tego aktora podobnego do mnie. Nie jestem zadowolony nadmiernie z tej roli, ale nie wybrałem sobie takiego zawodu właśnie między innymi z tego powodu. Generalnie to jesteśmy w tak pięknym, historycznym miejscu, że trzeba wspomnieć o tym, że w czasach, kiedy Długosz pisał o Polsce, zresztą w jednym z jego pierwszych zdań, w jednym z jego cytatów znajduje się coś, co mogłoby być mottem tworzenia naszego filmu, mianowicie, że o Polsce jest za mało wzmianek, i są one nazbyt urywkowe. Tak mniej więcej jakoś Jan Długosz napisał. Minęło 600 lat, zgodzilibyśmy się, że cały czas chyba o Polsce jest za mało wzmianek, są urywkowe, czasami są przekręcone, nieprawdziwe. Kopalnia soli w Jeliczce, wtedy kiedy Jan Długosz tworzył swoje dzieło, można powiedzieć, była największym zakładem przemysłowym ówczesnego Królestwa Polskiego. I my, tworząc tę nową dzisiaj gospodarkę, starając się ponownie szukać nowych obszarów rozwoju gospodarczego, zwracamy uwagę na nowoczesność. Chciałem, żeby ta nowoczesność też była widoczna, że Polska się modernizuje. I dlatego też na miejsce prezentacji pierwszej premiery wybraliśmy piękną kopalnię soli w Wieliczce, która już od wielu lat chyba ponad 40 jest na liście UNESCO. Tutaj znajduje się izba Kazimierza Wielkiego, marszałka Piłsudskiego, czyli naszych największych bohaterów naszej przeszłości, naszej historii, ale także Mikołaja Kopernika, czyli właśnie nawiązanie do nauki, nawiązanie do nowoczesności i świętej Kingi, Kaplica Świętej Kingi, czyli przywiązanie do chrześcijaństwa, które Polska też uosabia. Szanowni Państwo, Polska jest piękna, jest najpiękniejsza, my w to wierzymy. Zmieniliśmy losy świata w XX wieku co najmniej 3 razy, ale też dzisiaj staramy się po tej zamrażarce komunistycznej, jak to niektórzy historycy określili, staramy się z powrotem wywalczyć swoje miejsce na mapie Europy, na mapie świata. Jednym z elementów walki o dobre, właściwe miejsce jest dbałość o dobre imię. Jest to, co Amerykanie, Anglicy nazywają soft power. My mamy wiele instrumentów, żeby się chwalić tym soft power, żeby inspirować innych, zapraszać innych, żeby być potęgą turystyczną. Nie wiem, czy państwo wiecie, że polskie czy warszawskie muzea po 10 latach między 2008 a 2018 rokiem przewyższyły liczbą odwiedzających je łącznie razem turystów Louvre, paryski Louvre. Ponad 10 milionów łącznie i nieco więcej niż właśnie w paryskim Louvre. A więc potencjał turystyczne, a z tego się rodzą relacje, z tego się rodzą kontakty, z tego się rodzą relacje biznesowe, jest ogromny. Piękna historia, inspirująca współczesność i wspaniałe perspektywy na przyszłość, to jest to, co chcemy pokazywać światu. To jest to, czym się chcemy chwalić przed światem i mam nadzieję, że ten film The Royal Tour małą, malutką cegiełkę do tego dołożył. Dziękuję bardzo i życzę wspaniałej premiery.